Cisza! Cisza teraz, bo kręcę! Pomorska Telewizja Narodowa Gdańsk, przepraszam, w Sopocie jesteśmy tym razem. Tutaj siedzi jedna pani z bronią. Proszę mając, jak pani ma na imię? Kasia. I co, Kasia, tu trzymasz tą broń? Co, będziesz strzelać? Właśnie. Zastanawiasz się, co z tym zrobić? Sprzętem? A ty jak masz na imię? Marysia. A ty od którego działa jesteś? Pokaż mi to działo. Chodź, opowiedz coś o tym dziale, chodź mi pokaż. No pokaż mi to działo, no idź tam do przodu. No opowiedz mi coś o tym dziale. Jaki ma kaliber? Tu stoi działo. Przepraszam, nie przeszkadzaj teraz. Nie wiem, jak ja. A kto będzie? Dzień dobry pani, Pomorska Telewizja Narodowa. Co to za działo, proszę pani, może pani się wypowie? Bofor 36 na 37 mm, dwa takie stacjonowały na terenie Westerplatte. Aha, a pani to zwinęła i tu przywiozła do Sopotu. Dokładnie. I proszę pani, pani strzela z tego działa? Ja osobiście nie, ale chłopacy tak, jak najbardziej. I jaki kaliber, jaki? 37 mm. I macie do tego te łuski, te kule, tam te naboje? Oczywiście. A jak to wygląda, może pani mi zademonstrować jakiś jeden? Chociaż niestety element. Pojechały już. Wyjechane. Do domu. Tylko działo bez amunicji. Dokładnie. Normalnie, no. No to idziemy dalej. Tam jest jeszcze drugie działo. Nie strzelać! Nie przeszkadzaj teraz! Dzień dobry! Pomorska Telewizja Narodowa Gdańsk. Co to za działo, proszę pana, jest? Ja tylko wożę. Pan je wozi. A to jest. A działo. Before. Aha, duże działo. Pan załadował, proszę pana, na lawetę i pan je zawozi gdzieś. Zawozi pan te działo. No teraz już ją przykrywają go na lawecie. A może ta pani będzie wiedziała, co to za działo. Czy panią, a może pani coś o tym dziale wie? A to wie ten pan żółty. No on mówi, że on tylko wozi. Nikt nie chce nic powiedzieć. Jak ten pan to wozi, to tutaj mamy drugiego pana, który może coś. Który już przywiózł. Dzień dobry, Pomorska Telewizja Narodowa Gdańsk. Że pana, co te działo tutaj, co przyjechało, to może coś pan powie o tym dziale dużym. No jest duże. Duże, to ale... jest jego największą zaletą dla większości laików, że jest duże. Duże. Bo kobiety to lubią, jak coś jest duże, szczególnie działo. No ja rozumiem, tak, tak. Bo tam taka... ta kobieta ma małe działo. Pokazywałem. A ona ma malutkie działo, tak? No tak, a pan ale ma te duże. Kobiety to już jest tak sporo. No. Natomiast to jest armata przeciwlotnicza Boforsa kalibru 40 mm. Ty, amerykańska jakaś. Bofors, jak sama nazwa wskazuje, jest to szwedzkie. A, no nie, no, akurat, ja nie znam szwedzkiego akurat. Ale akurat Bofors firma szwedzka, ta została wyprodukowana na licencji Boforsa dla Armii Stanów Zjednoczonych w 1943 roku. No to jednak Amerykanie je używali. Nie, nie, do końca, da mi pan dokończyć. Natomiast mamy to działko z tego powodu, iż identyczne armaty były uzbrojone Wojsko Polskie w 1939 roku. Też mieliśmy. To jest na licencji Boforsa, budowane już u nas, w Starachowicach. Ten sam kaliber, wszystko to samo. To w którym roku to budowano, te działa? Od 30 któregoś, nie pamiętam, nie chcę. Ale już powiedzieć. Teraz przestali. Teraz przestali, ale czasami jeszcze się pojawiają gdzieś na jakieś zdjęcia. Tak, a tutaj pan ma jeszcze jakąś inną broń, co tutaj leży? A tutaj ma pan 9. Od lewej. Od lewej? Co tu leży, od mojej lewej? Od lewej, to jest no. Najbardziej ciekawa może broń. To jest Mauser wzór 1888, wyprodukowany w Gdańsku w 1891 roku. O! I dla wszystkich słuchaczy czy też widzów jest to broń pozbawiona cech użytkowych zgodnie z naszym prawodawstwem. I rozumiem, nie można z tego strzelić. Nie da rady z tego strzelić. I trafić też. Też nie, można tylko pokazać i omówić zasady działania. Rozumiem. I po to tutaj to A to pan może omówi tą zasadę działania, jak pan ma w ręku. Przy okazji. To jest akurat inny Mauser. No ale Mauser. Hiszpańskiego. Po prostu jest to broń pięciostrzałowa, czyli pięć nabojów jest w magazynku. Mhm. Jest to broń powtarzalna, czyli za każdym razem trzeba tą broń przeładować. Tak. Wyróżnia się tym, że jest to zamek czterotaktowy, czyli ma tak, tak pierwszy, tak drugi, tak trzeci, tak czwarty. I dopiero teraz może być cyngiel naciskawy. Cyngiel naciskawy. I trafia się z tego? Zależy. Jaka celność? Jaka celność? Zależy, kto strzela. No i kto kulę nosi, bo mówią, no, że... No pan bo kulę nosi, wiadomo. No dobra, dziękuję. A tutaj to jeszcze jakaś ciężka maszyna leży. No mamy RKM wzór 28 i CKM wzór 30 polski. Przecież to są dwie repliki. Też repliki. Tak, polskie. Kto mówił? Może pan się przedstawić. A draga Sebastian. Skąd wy jesteście? Z Dębogórza. Z Dębogórza? Tak. No, do w tej chwili... Nie, nie, Dębogórze to jest Dębogórze. Nie mylić z Gdynią. Taka miejscowość. Nie mylić, tak, taka po miejscowość. Tak. No, niedaleko. Tak. No dziękuję bardzo. Lat historii. No, dziękuję bardzo. Pomorska Telewizja Narodowa. No, jak widać tutaj w dniu 3 maja w Sopocie też są elementy militarne i działa i demonstrowane były tutaj i tak to wygląda. No, dziękuję bardzo. Sławomir Ziębiński, Pomorska Telewizja Narodowa, Gdańsk.